Halo, halo, witam Was w kolejnym cudownym Bożym Dniu. Otwórzcie razem ze mną Boże Słowo, wciągnijcie swoje mazaki, długopisy, kartki, notatniki, a żebyśmy mogli razem otworzyć Biblię i spisać to, co Pan Bóg będzie nam pokazywał, żebyśmy mogli korzystać z tego objawienia, które świeże, czyściutkie, nowiutkie Bóg ma dzisiaj dla nas. Zapraszam. Wczoraj, przez parę ostatnich dni mówimy na temat tego, że Pan Bóg daje nam pewne dziedzictwo, które mamy wziąć, w które musimy wejść, że mamy sprawować swoje zbawienie, czyli aktywnie w Nim uczestniczyć, że jesteśmy posłani, że mamy pewien cel, że Pan Bóg wyznaczył nas, żebyśmy szli i naśladowali Jego samego, żebyśmy byli. E, takimi ambasadorami Bożego Królestwa tutaj na Ziemi. E, I dzisiaj werset, który przeczytamy, również jest e, według tej myśli, że tak powiem, tak? Przewodniej. Otworzymy sobie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział i szósty werset. Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Wczoraj mówiliśmy o tym, że. Apostołowie zostali posłani. Tak jak ja zostałem posłany, mówi Jezus, tak posyłam i was. I, I to posłanie nie jest jedynie do apostołów, uczniów, ale również do nas, bo my też jesteśmy posłani. Jezus posyła każdego człowieka, żeby szedł i czynił to, co on. I tutaj czytamy o takim człowieku, który również był posłany i który wypełnił to swoje posłannictwo. Tu jest oczywiście mowa o Janie Chrzcicielu. Wiemy w jaki sposób, w jakich okolicznościach Jan został wyznaczony do tego zadania i to były takie ponanaturalne okoliczności. Jan był napełniony Duchem Świętym jeszcze w łonie Matki. Jan był oddzielony do Bożych spraw już przed narodzeniem. Tak? Czyli był, jego rodzice byli przygotowani do tego, że będzie kimś szczególnym, że przygotuje drogę Mesjaszowi. I on sam również był tak wychowywany. I tak sobie myślę, z jednej strony to było łatwiejsze dla niego, tak? ponieważ nie miał wątpliwości, jego rodzice nie mieli wątpliwości. I wiedzieli, że to jest Boży plan i że tak należy postępować. My czasami, nawracając się, nie wiem dlaczego, ale mamy wątpliwości. Z jednej strony przyjmujemy to zbawienie, a z drugiej strony tak się zastanawiamy, ale czy na pewno Bóg mnie wybrał, czy na pewno ja go mam reprezentować, czy na pewno. Ja mam, tak jak Jan, świadczyć o tej światłości? Przecież kim ja jestem? Kim ja jestem? No, Jan Chrzciciel to on był kimś, ale jak się przypatrzymy, jakbyśmy mogli teraz zobaczyć, mieć taką lupę przybliżającą nam te dwa tysiące lat wstecz i zobaczyć, w jakich okolicznościach on się rodził, to, to to było marne miejsce, to było marne miejsce, w którym żył Jan, to był marny domek, to były surowe warunki. To nie byli jacyś wykształceni ludzie o jakichś wpływach. To nie, byli, to nie byli szczególni ludzie. Owszem, byli pobożni, ale byli szczególni w Bożych oczach, a nie tak po ludzku patrząc. tak? I my z jakiegoś powodu patrzymy po ludzku na siebie samych. Natomiast patrzeć Bożymi oczami, tak jak patrzymy na Jana, tak jak patrzymy na Izajasza, patrzymy na Mojżesza, ona patrzymy przez pryzmat, wow, patrzymy przez pryzmat Boży, ponieważ w Bożym Słowie jest napisane, jak Bóg patrzył na te wszystkie sprawy, tak? Ale na siebie samych nie patrzymy w Boży sposób, tylko po ludzku. I myślimy, kim ja jestem, kim ja jestem, żeby być Bożym świadkiem. Ja owszem, przyjmuję zbawienie, bo jestem marnym robakiem i potrzebuję zbawienia, ale kiedy Bóg mówi, Okej, okay, dostałeś zbawienie, to teraz to zbawienie sprawuj, to teraz idź i głoś, ponieważ Ciebie posyłam, to my myślimy w tym momencie: Nie, to jest za duże, to jest zbyt wielkie, ja nie potrafię, ja nie jestem jakimś mówcą, ja nie jestem misjonarzem, ja nie jestem kaznodzieją, jak ja mam świadczyć. Chcę Ci powiedzieć, że Jan i inni prorocy to byli zwykli ludzie, których Bóg posłał. I jest zapisane o tym posłaniu w Bożym Słowie, po to, byś ty to czytał i wiedział, że Bóg tak samo Ciebie posyła. Tak samo Ciebie posyła. Wiemy, jak to zrobił Jan. On żył oddzielonym życiem. On żył poświęconym życiem. On żył w cieniu tego powołania. Jego ambicje, jego, widzimy się odnośnie jego życia, że nie wiem, że chce zostać. Kimś tam, jakiś zawód wykonywać, albo chce się ożenić, mieć żonę, gdzieś się chce wyprowadzić, to wszystko musiało zostać poddane temu powołaniu przy jego narodzinach. I tak samo jest z naszym życiem. Być może od urodzenia nie byliśmy powołani, ale w momencie, kiedy usłyszałeś Boży głos, kiedy usłyszałeś Boże wezwanie, by pójść za Jezusem, to jest ten moment, kiedy też od, tej, od tego momentu wszystko musi zostać poddane. Wszystkie nasze plany wakacyjne, edukacyjne, towarzyskie, jakiekolwiek plany mamy, one muszą zostać poddane, tak jak życie Jana było poddane. On nie pił alkoholu, nie strzygł włosów, ponieważ to był jakby znak tego, że jest oddzielony też specjalnych zadań. Nie żyje tak jak otoczenie. Tak samo my, chrześcijanie, nie powinni żyć tak jak wszyscy dookoła. My jesteśmy oddzieleni, powołani, do tego, tak jak Jan, by świadczyć o tej światłości. Jesteśmy bowani, tak jak on, na świadectwo, by ludzie patrząc na nas, widzieli, że my świadczymy, my y, uosabiamy, jak żyje człowiek poświęcony Bogu. I świadczymy o światłości, tak żeby wszyscy uwierzyli. To jest to samo. My mamy to samo posłanie. Tą samą misję, by inni uwierzyli, ponieważ jeżeli w tobie nie będzie Bóg, inny człowiek widział Boga, to będzie wątpił, że Bóg istnieje. Dlatego, że Bóg stanie się wtedy tylko jakąś ideą, jakąś koncepcją, tak, teologiczną, intelektualną, którą trudno dotknąć, a Boga nie można dotknąć. Nie można, nie można go zobaczyć. W nas musi być. Bóg, który będzie widoczny, żeby świadczyć o tej światłości, że Bóg istnieje, że Bóg jest światłem. Światło niesie życie. Światło jest źródłem, z którego wypływa wszystko, co dobre, wszystko, co napędza ten świat. I my mamy świadczyć my mamy być tymi, którzy mówią: Bóg istnieje, Bóg jest dobry. Tak, żeby inni uwierzyli, żeby też zostali wybrani, żeby zostali posłani żeby zostali przemienieni drogi Boże Ty jesteś niesamowity Ty, Ty przemyślałeś wszystko że nie tylko nas zbawisz ale Ty też dasz, dasz nam robotę do zrobienia Ty dasz nam e, zawód Ty dasz nam profesję którą będziemy się teraz trudnili i te wszystkie e, ludzkie zawody nazwy firm może w których pracujemy albo które zakładamy, to wszystko jest Wtórne, to jest wszystko mniej ważne w obliczu tego powołania, które jest niezniszczalne, które jest na wieki, które jest przez ciebie wyznaczone, które jest duchowe które jest nadrzędne wobec wszystkiego, co jest ludzkie i materialne. I wszystko jedno, gdzie pracujemy, jak się nazywamy, gdzie mieszkamy, jakie mamy uwarunkowania te cielesne. Ty wzywasz nas do tego, żeby ciebie naśladować, i żeby mówić o tobie, żeby świadczyć o tym, że Ty jesteś światłością, że Ty jesteś życiem i by ci, którzy zapragnęli tego, żeby zobaczyli w nas, że to jest żywe, że to jest prawdziwe i żeby chcieli, zechcieli też pójść za Tobą, i żeby też chcieli korzystać z tej Twojej światłości. Wyszłam Ciebie za to i dziękuję Tobie za to, za ten przywilej. Amen. Amen, kochani. Tak więc jesteśmy posłani, kochani. Nie można się tutaj wymigać, nie można powiedzieć, ja nie potrafię. Nikt nie potrafi. <grym> Nikt nie potrafi. Zastanawiam się, kiedyś być może obejrzymy jakiś film, jakieś zbliżenie na życie Jana Chrzciciela. Jak on się zastanawiał, co to znaczy, że jest głosem wołającego na pustyni. Jak być tym głosem? Co dokładnie robić? On na pewno też się zastanawiał. My tego nie widzimy w Piśmie Świętym, ale, ale to jakoś musiało przebiegać. Jakoś to wstawanie z łóżka, pytanie się Boga, wkłada sandały, gdzieś idzie na dwór, coś musi robić. Jan również musiał zmieścić w praktyce to swoje powołanie tam, gdzie był I, i to teraz jest również zadaniem dla nas. Każdy z nas w praktyce musi rozeznać, jak, jak świadczyć, jak mówić o tej światłości. Napiszcie w komentarzu, jak wy to odbieracie odnośnie waszego życia. Może już dało wam się rozwikłać część zagadki i, i robicie to. Proszę, napisz w komentarzu: będzie to zachętą dla innych, ale również poszerzy, taką jakby, wyobraźnię, jak Bóg może prowadzić innych ludzi, jak to powołanie można rozeznać i wprowadzić w życie. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Every time I hear the phone See so you no know further, really know. Try to breathe, and I can you. While I pray.